Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest wieczorny program Telewizji Republika, rozmowa w punkt. Jest z nami pan Bogdan Pęk, były senator, były poseł, były eurodeputowany, obecnie, no właśnie, znowu kandydat do Sejmu z okręgu nowosądecko-podhalańskiego. Na ostatnim miejscu, zdaje się, tak? Czyli ostatni będą pierwszymi. Kłaniam się nisko panu redaktorowi i naszym telewidzom. Tak się zdarzyło, że postawiono mnie na ostatnie miejsce w celu podniesienia rangi. Panie senatorze, panie pośle, to kobiety się obrażają, jak się im wiek wypomina, więc mam nadzieję, że pan senator się nie obrazi. Ale co się stało, że no, weteran polskiej polityki postanowił znowu szablę wziąć w rękę? Sprawa jest prozaiczna. Nasze władze polityczne, bardzo słusznie zresztą, próbowały budować, czy budowały możliwie najsilniejsze listy. No, ponieważ ja w ostatnich wyborach do Sejmiku dostałem z ostatniego miejsca 11 tysięcy, no to uznano, że moje kandydowanie wzmocni listę w okręgu numer 14. Tym bardziej, że ja już od 13 lat mieszkam w Rabce. No właśnie, to a tymczasem ważne rzeczy się dzieją i no zacznę od sprawy, która jest bolesna. Myślę o tym, co zobaczyliśmy wczoraj w serialu Reset. To jest umowa podpisana przez generała Noska. Zresztą też nie wiadomo, czy generała, bo ja nie wykryłem, żeby ten pan Pytel złożyli przysięgę wojskową, no ale to jakieś widać mieli inne procedury. Krótko mówiąc, ta umowa jest sprzeczna z naszymi zobowiązaniami płynącymi z przynależności do NATO. Zresztą to w ogóle jest umowa, jak się ją tak przeczyta w całości, to jest umowa sojusznicza między Polską a Rosją. No, ja słuchałem tego odcinka Resetu no, z przerażeniem wręcz, a jak zobaczyłem zgodę Tuska na tym dokumencie, no to oniemiałem. W moim przekonaniu. To może tak, pokażmy, że... też, przepraszam, wejdę w słowo, może pokażmy, bo ta zgoda tutaj, o tutaj. Po lewej stronie, tak jest, tu. To jest zgoda na podjęcie bezpośredniej współpracy z służbami specjalnymi Rosji, która jest uznana za głównego wroga naszego sojuszu, dzięki któremu cieszymy się bezpieczeństwem. Ten sojusz nazywa się NATO i w moim przekonaniu to jest sprawa prokuratorska. Ja myślę, że nie tylko kwalifikuje się bezpośrednio pod Trybunał Stanu za zdradę polskich narodowych interesów i interesów państwa polskiego i interesów NATO, ale także za złamanie prawa, bo oni ponad rok współpracowali, kolaborowali z Rosjanami bez tej zgody, choć przypuszczam, że premier o tym wiedział, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby dowódcy kontrwywiadu i wywiadu wojskowego całkowicie samodzielnie tego rodzaju działania podejmowali. No coś niebywałego. Panie senatorze, ale to współpraca współpracą, ale żadna współpraca z służb no nie objawia się, przepraszam, zalewaniem mordy na libacjach alkoholowych. No tak, a jak jeszcze pokazane zostało, w jakim otoczeniu to się odbywa wszystko, no to wypisz, wymaluj stary PRL, czyli
cały ten system komunistyczny, który wszystko opierał o bufet. Fraternizacja oczywiście sztuczna, bo tam był jeden hegemon, a reszta służyła i wykonywała polecenia wbrew interesowi własnego kraju. Tak działały przecież służby PRL-owskie, które były ściśle kontrolowane, nadzorowane i zadaniowane przez Moskwę. Więc oni dokładnie powielili tamten schemat, choć minęło kilkadziesiąt lat od momentu, kiedyśmy formalnie wybili się na niepodległość i wstąpili w szeregi Sojuszu NATO-wskiego. Działali tak, jakby albo tego nie rozumieli, nie czuli i jeszcze się świetnie w tym wszystkim znajdowali. Że oni tam byli szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci i z takim uśmiechem postkomunistycznym na ustach zdradzali polski naród. Panie senatorze, na Podhalu może szczególnie ceniony jest honor. Tu mamy do czynienia, no właśnie, z czym mamy do czynienia, bo honor polskiego munduru no chyba został narażony na szwank. Myślę o tych błazeńskich czapeczkach z krążownika Aurora, które ja już ładnych parę lat temu opublikowałem. Wtedy byłem przerażony, że to w ogóle jest możliwe. Teraz do tego dochodzi jeszcze ta pijacka scena wręczania szabli. Jak pan to skomentuje? To jest bardzo głęboka symbolika. Rzeczywiście ma pan rację. Tutaj na Podhalu górale czy lachy sądeckie to jest społeczność niesłychanie patriotyczna i wyczulona na tą swobodę, na wolność, jak górale mówią, ślebodę. I godność, honorność to są cechy, które tutaj kształtowały się przez wieki i one pozostały odziedziczone po przodkach. I dlatego jak widzieliśmy wręczanie szabli oficerskiej człowiekowi, który był ważną szychą w bandyckich służbach sowieckich, no to jest to uderzenie w honor polskiego munduru, polskiego żołnierza, bo w tej szabli oficerskiej no jest zawarta głęboka symbolika tego polskiego oficera, godnego, honorowego, wielkiego patrioty, który zawsze broni ojczyzny w każdych warunkach, którego słowo jest rzeczą świętą. No, a te czapki błazeńskie, no przecież panie redaktorze, Aurora to był krążownik, z którego padły pierwsze salwy rozpoczynające rewolucję komunistyczną. Ta rewolucja doprowadziła do dziesiątek milionów ofiar, do zniewolenia dziesiątek milionów ludzi, do zagłodzenia kilku milionów ludzi, do nieprawdopodobnych sytuacji. Przecież te obozy, łagry i tak dalej, cały ten system, pierw leninowski, a potem stalinowski, to były systemy straszliwe, które odcisnęły strasznie negatywne piętno na historii nowożytnej. I wkładanie z uśmiechem tych czap przez oficerów polskich no jest haniebne. Jest to albo czysta głupota, albo coś więcej. Ja nie chcę tego rozstrzygać, ale w każdym razie postąpili w sposób, który nie daje się racjonalnie wytłumaczyć. Całe szczęście, że pancernik Schleswig-Holstein zatonął w czasie II wojny światowej, bo pewnie by się jeszcze w czapeczki Kriegsmarine wystroili. Panie senatorze, no tymczasem mamy drugi, co najmniej drugi poważny bardzo powód do niepokoju. Myślę o tej fali migrantów, która już zaczyna przybierać wymiar no, epicki. A tymczasem ta grupa trzymająca władzę w Unii Europejskiej reaguje na to próbą narzucenia między innymi Polsce tego paktu migracyjnego, który zakłada no, po prostu transportowanie tych migrantów z miejsca na miejsce wbrew prawu i wbrew woli społeczeństw.
No tak, to ta sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Z punktu widzenia politycznego jest bardzo ważna dla narodu i po to jest to pytanie w referendum. Czy jesteś za przyjęciem tych migrantów ekonomicznych? Gdyby to referendum było ważne, czyli wzięło w nim udział ponad 50% uprawnionych do głosowania i większość wypowiedziałaby się nie, no to wówczas byłoby to wiążące dla wszystkich przyszłych rządów, a także odbiłoby się szerokim echem w Europie. Być może w ślad za naszym przykładem poszłyby inne państwa, które mają dzisiaj potworny problem z tymi migrantami. No widzimy w telewizji, opisują gazety, co się dzieje, że potworzyły się getta, że działają gangi, że są dzielnice, do których policja praktycznie nie ma wstępu bez samochodów opancerzonych i w dużej liczbie, gdzie są gwałty, rabunki, morderstwa. Ci ludzie nie asymilowali się w tych społeczeństwach zachodnich i dzisiaj są nie tylko ciężarem, ale potężnym zagrożeniem dla wolności tych narodów, bo oni nie przyjmują prawodawstwa państw, które ich przyjęły i karmią, choć większość z nich nie chce pracować. Natomiast mechanizm, o którym pan mówi, no jest mechanizmem mafijnym. To przecież widać wyraźnie, że państwa Sahelu, państwa takie jak Maroko, Libia, działają... Tunezja ostatnio, tak. Tunezja, tak, która jest najbliżej Lampeduzy. Działają świadomie, bo gdyby chciały wstrzymać tę migrację, to by pewnie... To ja wejdę w słowo, panie senatorze, bo to jest taka praktyka, która mnie oburza. No, państwo takie jak Tunezja mówi, albo nam będziecie płacić, albo my... Płacić za co? No za wykonywanie obowiązków państwa. No przecież może trzeba odwrócić tę logikę i zacząć rozmawiać z pozycji takiej, że jak nie będziecie wypełniać swoich obowiązków, no to my na was nałożymy określone ciężary i sankcje, bo to tak to jest, no przepraszam, rozbójnicze wymuszenie. To prawda. Natomiast chciałem jeszcze zakończyć moją myśl, którą rozpocząłem, że to jest system mafijny albo quasi-mafijny. Niemcy w nim również biorą udział, bo ich organizacje społeczne, tak zwane pożytku publicznego, działają, przewożąc łodziami, te organizacje finansowane przez fundusze rządu niemieckiego przewożą tych migrantów łodziami na Lampedusę i do Włoch, próbując zdestabilizować rząd włoski, podobnie jak w tej chwili próbują nie dopuścić do zwycięstwa w wyborach koalicji pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego. Więc to jest działanie no niebywałe wręcz, bo jednocześnie po osiągnięciu pewnego nasycenia tymi migrantami, gdy rozpoczęły się w Niemczech już poważne problemy, to wymyślili sobie, że z własnej winy to wszystko powstało, bo to przecież jest skutek nawoływania jeszcze przez Angelę Merkel. Chodźcie do nas, przyjmiemy was. Jak się okazało, że większość nie chce pracować, gdy wyłowiono z tego tłumu tych, którzy mają wykształcenie i chcą pracować, to tych negatywnych chcą przesłać do takich krajów jak Polska. Czyli no, jest to tak cyniczne zagranie, szowinistyczne wręcz bym powiedział. Chce się przerzucić najniebezpieczniejszych ludzi do innych państw, tych, którzy się nadają do włączenia się w obrót gospodarczy, zostawić i jeszcze zastosować przymus poprzez metody administracyjne w Parlamencie Europejskim i w Brukseli. Więc to
po prostu nie może być przez Polskę akceptowane. Tylko się zastanawiam, czy to nie jest założenie no wręcz naiwne, no bo niezależnie od formalnych trików tamtych różnych kruczków, grania w trzy karty rozwiązaniami traktatowymi, no nie da się wprowadzić tak wielkiego, tak groźnego programu, no wbrew woli społeczeństwa, narodu i to nie tylko polskiego. No oczywiście, no przecież jak mamy mówić o tym poważnie, to jest w ramach tej polityki gender, tej polityki multikulti, czyli mieszania rasy, tworzenia społeczności wielorasowej i wielokulturowej, to jest nieudany eksperyment, który doprowadził już do takiego zamieszania i takich niebezpieczeństw i negatywnych skutków w Europie, że widać już wyraźnie, że jest to operacja całkowicie nieudana, że ona będzie powodować same negatywne skutki. I pomimo tego nie ma decyzji politycznej, żeby z tego rodzaju działań się wycofać. Wręcz przeciwnie, Niemcy dalej się w to angażują i próbują państwa, które jeszcze mają własne społeczności nie pomieszane, tak jak oni do tego doprowadzili, gdzie nie ma tych wojowniczych młodych mężczyzn o wyznających religię muzułmańską, zmusić do tego, żeby też stały się podobne do nich. Czyli to, co u nich się nie udało, próbują narzucić innym, a jak nie, to żądają płacenia. No przecież to jest skandal. I jeszcze jak słyszymy kanclerza Scholza, który bezczelnie i tak prawie kłamliwie jak Donald Tusk miesza się w wewnętrzne sprawy polskie przed decydującymi wyborami. No właśnie, a tak skoro padło nazwisko lidera opozycji, to on dzisiaj mówi, że w ogóle nie ma sprawy, bo przecież wszyscy są przeciwko, ale no jakoś nie mam zaufania do takich twierdzeń. Panie redaktorze, no jesteśmy, że tak powiem, delikatnie dojrzałymi ludźmi i obserwujemy scenę polityczną od kilkudziesięciu lat. Nigdy w polskiej polityce nie było takiego kłamcy jak Donald Tusk. On z kłamstwa uczynił podstawowy oręż działania politycznego i to kłamstwo dlatego funkcjonuje, że wokół TVN-u, Gazety Wyborczej, TOK FM, Onetu i powiedzmy Radia RMF FM stworzyła się bańka informacyjna. Ci ludzie, którzy słuchają bądź oglądają te przekaźniki, nie oglądają nic innego, a tam prawdy nie ma. Dlatego Donald Tusk nie mówi do całego narodu, tylko mówi do swoich zwolenników, podsycając sztuczną nienawiść do rządzących. A przecież prawda jest taka, że nigdy w historii Polski nie było takiego dobrobytu jak po latach rządów tej koalicji. Gdy się porównuje jego rządy, to w każdym obszarze są ogromne kroki do przodu i sukcesy. No przecież pamiętamy, jak było za jego rządów. Sprzedali majątku narodowego za 60 miliardów. Prawie że podwoili deficyt budżetowy. Samego VAT-u i akcyzy, jak dzisiaj obliczyli nasi eksperci, nie ściągnęli około 300 miliardów i wszystkie koszty przerzucali na społeczeństwo. Trzymali ludzi na bardzo niskich płacach i wreszcie podnieśli wiek emerytalny, tłumacząc, że nie wytrzyma tego ZUS. Przyszła nowa władza i co się okazało? Dało się złodziejom odebrać te setki miliardów, dało się rozpocząć wielkie inwestycje, dało się podnieść wynagrodzenia, dało się stworzyć wiele działających dzisiaj sprawnie narzędzi socjalnych. I co? On ma czelność porównywać się do tego i głosić, że tu nie ma praworządności i działania tego rządu są niekorzystne? No proszę państwa, zwracam się do państwa przed telewizorami.
To są wybory o to, czy będzie Polska. Nie o to, czy będzie rządził Tusk czy Kaczyński. Bo jak oni wybory wygrają, to oni zrealizują to wszystko, o czym głośno nie mówią. Sprzedadzą resztę kluczowego majątku narodowego, zlikwidują złotówkę i Narodowy Bank Polski, nawet Instytut Pamięci Narodowej zlikwidują i wreszcie zgodzą się na rezygnację z prawa weta w Unii Europejskiej, co będzie oznaczało, że będziemy musieli wykonywać wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej, a de facto niemieckie, które w żadnym razie nie podniosą ani dobrobytu, ani pomyślności polskiego społeczeństwa, a zdecydowanie ograniczą wolność, bo oni są bezczelni i okrutni. Będą tutaj prowadzić politykę neokolonialną z totalnym wyzyskiem. Pan senator słusznie podkreśla wagę tego, jaką ma nasza kartka wyborcza. Panie senatorze, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pan senator Bogdan Pęk, były senator oczywiście, były poseł, były eurodeputowany, dzisiaj kandydat do Sejmu Rzeczpospolitej z okręgu Nowosądeckiego, Nowosądecko-Podhalańskiego. Właśnie stamtąd wróciłem z Zakopanego, z miejsca ostatniego. Ostatni będą pierwszymi i tego się trzymajmy, panie. Pozdrawiam serdecznie i do boju, bo rozum musi królować, a nie emocje. Rozum i dobro Polski. Lance do boju, szable w dłoni, a resztę to już nasi telewidzowie doskonale znają. Dziękuję serdecznie. Już za chwilę program Pilnujmy Polski, program, którego współgospodarzem jest Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.